Tylko twoja pokaże ci więcej. Tylko twoja obejmie go ręce. Tylko twoja jak święta racja. Twoja telewizja sieracka. W restauracji Marusia w Sieradu świętowaliśmy 9 grudnia na tradycyjnym koktajlu wydanie 30. kalendarza telewizji Sierad Studio Filmowe. Najstarszej firmy medialnej w Sieradzkiem, bowiem w lutym 2023 roku minie 33 lata naszej działalności. Jest nam niezmiernie miło, że zjawili się Państwo dzisiaj w ten piękny grudniowy wieczór. Jeszcze nie mamy śniegu, ale liczymy na to, że zaraz spadnie. I ta atmosfera na pewno się tutaj pojawi. Bardzo się cieszę, że widzę dzisiaj i znane twarze, i nowe twarze. Witam wszystkich naszych reklamodawców, pracowników, byłych, obecnych, współpracowników. Witam serdecznie wszystkich przyjaciół telewizji Sieradz. O osłonięcie kalendarza w zastępstwie poproszę równie piękną, dla mnie piękniejszą, kobietę, dziewczynę, Emilię Czyżak. Emilko, czyń te obowiązki i kalendarz telewizji Sieradz tradycyjnie odsłoń. Zawsze chciałam to zrobić. Oto kalendarz telewizji Sieradz na rok 2023. Proszę Państwa, to jest 30 kalendarz. Są firmy, które wspierają telewizję od zawsze. Są takie, które zaczęły robić to niedawno. W tym roku mamy 22 firmy, które reklamują się na kalendarzu telewizji Sieradz i Siebie TV na rok 2023. To jest cementownia Warta w Trębaczewie, Ceramika Tubądzin, firmy Wacława Jamroziaka, ostatnio Dwór Kamionacz, oraz Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu, firma Abel z Brąszewic, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie z Sieradza, Termy Uniejów i tamtejszy Apart Hotel, firma Okna Konieczny z Sieradza, firma Birex z Dżonsnej, firma handlowo-usługowa Monter z Sieradza, firma Agrosat z Równej, producent napojów Unikat z Warty, przedsiębiorstwo Olgran, firma branży kamieniarskiej, Defero, spółka z OOS Sieradza, firma budowlana z wieloletnim doświadczeniem, realizująca usługi o zasięgu ogólnopolskim, Prim, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Rząśni, Elewator Sieradz w Męskiej Woli, pośrednictwo ubezpieczeniowe Kingi Obajtek w Warcie, firma SolarTech PV Łukasz Cieślak z Warty, firma Godziński z Zadzimia oraz Michał Terka, radny powiatu sieradzkiego. Kalendarz wydrukowała po raz kolejny drukarnia Wowo z Łodzi. Kalendarz telewizji Sieradz i portalu Siewie TV na rok 2023 ozdabia fotografia 22-letniej sieradzanki, początkującej modelki Karoliny Kaczmarek, wykonana przez znakomitego fotografika i przyrodnika Krzysztofa Garę, który już po raz 20 był autorem kalendarzowej fotografii i realizował całość tego wydawnictwa. Gwiazdką wokalną naszego kalendarzowego koktajlu była Paulina Wierucka z Wrzącej, uczennica Jarosława Miłka. Słucham cię w radiu co tydzień, szukam ukrytych w eterze wiadomości, to nasz tajny świat. Paulina jest uczennicą drugiej klasy, drugiego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu, które, jak już Pan wcześniej wspomniał, ja również skończyłam, więc ja już czuję osobistą więź i czuję się, jakbyśmy były koleżankami z klasy, chociaż ja niestety już parę lat nie chodzę, ale wiem też, że drugie liceum naprawdę wspiera rozwój wszelkich talentów. Być kobietą, marzyć mogę będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, wręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Wydając kalendarz, od lat zbieramy datki na wsparcie sieradzkich sióstr Urszulanek. W tym roku był jeszcze jeden cel charytatywny. Jest mały Jaś Pietrzak, który potrzebuje naszej pomocy i troszeczkę więcej o tym,
o zorganizowanych akcjach, o zbiórkach i o samym Jasiu opowie nam pani Anna Jeziorska z firmy Elewator Sieradz. Przyłączyliśmy się do akcji, do zbiórki dla małego Jasia. Jaś jest mieszkańcem Wróblewa, ma 6 lat, jest to przedszkolak, który chodzi do przedszkola przy szkole numer 8. Proszę Państwa, Jaś jest wiernym przyjacielem mojej córki. Są w przedszkolu razem w jednej ławce już 2 lata. Moja córka uwielbia Jasia, dlatego nie mogłam nie przyłączyć się do tej akcji. To jest szczególny chłopiec z taką szczególną chorobą neurologiczną. Na tą chorobę na dzień dzisiejszy nie ma niestety lekarstwa. Ani w Polsce, ani za granicą jeszcze nie znaleźli leku, który zahamowałby skutki uboczne tej choroby. Przyłączyliśmy się do tej akcji, licytując grafiki naszego gościa, Jerzego Burskiego z Warszawy. Pan Jerzy nie tylko jest grafikiem, ale to jest artysta naprawdę całym sercem. Pan Jerzy jest miłośnikiem słowa pisanego, jest autorem 8 książek. Ja już osobiście nie mogę się doczekać, żeby się z nimi zapoznać. Jest wiceprezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, ale proszę Państwa, zadziwiło mnie coś innego, ponieważ pan Jerzy jest także wiceprezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i miał pod swoimi skrzydłami już 4000 ratowników, więc wielkie brawa dla pana Jerzego za całą działalność. 3 takie malborki, także zapraszam. 3 takie malborki, to 3 razy. Albo nawet 4. O, proszę tu, grube banknoty lecą, brawo. Tylko twoja jak święta racja, twoja telewizja sieradzka. Osiemnastego grudnia, proszę Państwa, na hali sportowej przy Katowiku w Sieradzu organizuje Elewator taki turniej piłki nożnej. Będzie tam 8 drużyn grało, plus o godzinie 11 będzie mecz finałowy dla Jasia. Na tym meczu oczywiście będzie można nabyć różnego rodzaju ozdoby świąteczne, jak również słodkości przygotowane przez naszych darczyńców, ale przede wszystkim przez naszych przedszkolaków i uczniów szkoły 8. Oczywiście cały dochód z tych wszystkich akcji, które tam będą prowadzone podczas tego turnieju, cały dochód przekazujemy w puszkę dla Jasia. Mieliśmy jeszcze jeden akcent muzyczny. Swoje piosenki śpiewał Bogumił Kamiński, na co dzień producent wód mineralnych i napojów, firma Unikat z Warty. I może to być chwilka, a może nawet 3. Skaczemy tak jak piłka, pytamy siebie czy. Rozmawialiśmy też z naszymi gośćmi. Ten rok bardzo szybko mi minął. Ja to podziwiam Krzysztofa za to, że już jesteśmy na następnej edycji kalendarza, bo powiem szczerze, że pamiętam jeszcze poprzednią edycję kalendarza, pamiętam jak dobrze się bawiliśmy, no i jestem pod wrażeniem, ja nawet w szoku, jak ten rok 2022 szybko minął. Ten rok uważam za bardzo udany, ponieważ zarówno zawodowo, jak i osobiście mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Jaki to był dla pana rok? Dobry rok, no obfitujący w masę wydarzeń, dużo pracy, no taki wymagający, także fajny, no dużo pracy, tak. Ten rok? Trudny, ale mimo tego trudu, no jakoś się udało i wszystko dobrze. Odkryjemy. Artysta z Warszawy robi dzisiaj w Sieradzu. Znaczy, moja obecność jest tutaj w zasadzie troszkę przypadkowa. Mój przyjaciel Andrzej Kazimierski jest z kolei przyjacielem Krzysztofa. Wczoraj powiedział, słuchaj, jadę do Sieradza,
i wiesz, będzie tam fajnie, wiesz, jedź ze mną, wiesz, może ci się uda coś ciekawego wymyślić, przygotować na ten wieczór, to zrób. No, ćwieka mi może nie zabił, bo z kolei ćwieki we mnie nie tak łatwo wchodzą, ale myślę sobie, zabiorę jedną książeczkę moją pod tytułem Konipendium i wziąłem trochę rysunków moich powielanych grafik, wziąłem grafikę przedstawiającą Pałacyk Ostrogskich z towarzystwem Chopinowskim i wziąłem Zamek w Malborku. No tak się złożyło, że to miałem pod ręką. Nie bardzo miałem tam czas wyszukiwać, ponieważ no, pracuję już ponad 50 lat, w związku z tym prac mam dużo. No i dzięki temu, że tę książeczkę wziąłem, przekazałem ją w prezencie gospodarzowi imprezy, czyli Krzysztofowi. Natomiast jestem szczęśliwy, że te rysuneczki trafiły na rodzaj takiej aukcji, która pomaga w zebraniu funduszy na uzdrowienie małego dziecka. No, jest to wzruszające, coś pięknego i sam udział w tym dla mnie jest czymś bardzo, bardzo miłym, bardzo niezwykłym. A jeżeli mogę przyłożyć rękę, a może to dziecko wyzdrowieje, ja tam będę miał kropelkę swojego udziału, to nie ukrywam, że to będzie dla mnie wielką satysfakcją. Kalendarz telewizji Sieradz, 30-letni. Co to w zasadzie tak dla Pani znaczy? 30 lat, no wiadomo, okrągła rocznica. Może to będzie jakiś symbol właśnie też zmian. Widzę, że bardzo dużo sponsorów i to cieszy. Także zainteresowanie jest dosyć takie widoczne. No, oby było tak albo jeszcze lepiej. To jest dla mnie fantastyczny jubileusz. Ja mówię tak, to co powiedziałem na początku. Jestem w szoku, jak te lata szybko mijają, jak te następne edycje kalendarza wychodzą, są coraz lepsze. No, myślę, żebyśmy spotkali się za następne 30 lat, bo mam nadzieję, że to przed nami. Z marzeń cię rwała, przykra bakuszowa. O, już wie popływać, odpuść sobie browar. Znam pana Krzysztofa, więc odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Okrągła rocznica, tak? Wiele firm przewinęło już się przez ten kalendarz, tak? Wiele firm zareklamowało się. Historia miasta, historia okolicy, historia firm, które zaistniały, które istnieją. No wszystko, co jest związane z firmami, z ludźmi, z okolicą, z Sieradzem. Także to jest kalendarz wpisany w historię już, tak? W historię Sieradza i okolic Sieradza. 30. kalendarz telewizji Sieradz. Co to w zasadzie dla Pani oznacza? No myślę, że to duże takie powiązanie, tak, ze środowiskiem, jak również współpraca tutaj telewizji z drugim Elo Sieradzu. I myślę, że Pan Krzysztof pociągnie to jeszcze do 50. Tego życzymy zdecydowanie. Bardzo mi się kalendarz podoba, dlatego że na tym kalendarzu są firmy reklamowane czy pokazane z tego regionu, czyli promocja jakby lokalnych firm tutaj z naszego regionu. Bardzo to jest fajna rzecz. Z wysokiego nieba ktoś nadchodzi tu. I bardzo ważne, żeby miejsce przygotować mu. Pragnie znowu do nas przyjść, by nauczyć kochać nas. Więc serca przygotuj.